W obecnych czasach, kiedy internet staje się nieodłącznym elementem codziennego życia, seniorzy coraz częściej korzystają z jego zasobów. Jest to ogromna szansa na utrzymanie kontaktów społecznych, edukację oraz dostęp do ważnych usług. Jednakże z rosnącą obecnością w świecie cyfrowym, seniorzy stają się również celami oszustw internetowych. Ważne jest, by zrozumieć, jakie zagrożenia na nich czyhają oraz jakie środki ochrony są dostępne, aby mogli bezpiecznie korzystać z sieci. Internet otworzył dla seniorów nowe możliwości, od utrzymywania kontaktów z rodziną, po dostęp do usług zdrowotnych i edukacyjnych. Jednak ta cyfrowa przestrzeń nie jest wolna od ryzyk. Seniorzy są często elementem oszustw internetowych, które mogą przybierać najrozmaitsze formy. Od phishingu po fałszywe konkursy i oferty inwestycyjne. Ważne jest, by zrozumieć te zagrożenia, aby móc lepiej się przed nimi chronić. Prawo na różnych poziomach, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, stara się ochronić użytkowników internetu, w tym seniorów. Przepisy, takie jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, czyli RODO, zapewniają, że dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i tylko w określonych celach, a użytkownicy mają prawo do dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Odpowiednie zrozumienie tych przepisów jest kluczowe, aby seniorzy mogli skutecznie korzystać z przysługujących im praw i mechanizmów ochrony. Mimo istnienia przepisów ochronnych, egzekwowanie prawa w środowisku cyfrowym może być trudne. Problemami są m.in. anonimowość sprawców oraz transgraniczny charakter internetu, co utrudnia śledzenie i ściganie przestępców. Organom ścigania często brakuje zasobów lub narzędzi technologicznych do skutecznej walki z cyberprzestępczością. W odpowiedzi na te wyzwania policja i inne agencje bezpieczeństwa intensyfikują współpracę międzynarodową oraz inwestują w rozwój nowych technologii, które pomogą w identyfikacji i ściganiu sprawców oszustw internetowych. Edukacja jest jednym z najpotężniejszych narzędzi w walce z oszustwami internetowymi. Programy edukacyjne, które uczą seniorów, jak rozpoznawać potencjalne oszustwa i jak chronić swoje dane osobowe, są kluczowe dla ich bezpieczeństwa online. Inicjatywy, takie jak warsztaty, seminaria internetowe, a także materiały informacyjne dostępne w ofercie internetowej czy bibliotekach, mogą znacznie zwiększyć świadomość seniorów na temat ryzyka online. Wspierając te działania, organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne mogą odgrywać znaczącą rolę w edukowaniu seniorów, zapewniając im narzędzia do niezbędnej ochrony przed oszustwami. Zrozumienie realnych przypadków, w których seniorzy zostali ofiarami oszustw internetowych, może pomóc innym w lepszym przygotowaniu się na tego typu zagrożenia. Przykładem może być historia pani Ani, która otrzymała e-mail wyglądający na wiadomość od jej banku z prośbą o potwierdzenie danych osobowych. Na szczęście, dzięki wcześniejszemu szkoleniu z bezpieczeństwa internetowego, pani Ania rozpoznała znaki ostrzegawcze i skontaktowała się ze swoim bankiem przez oficjalną linię pomocową, unikając straty oszczędności życia. Wiele podobnych historii ma mniej szczęśliwy koniec, co podkreśla znaczenie ostrożności i wiedzy o potencjalnych oszustwach. Ochrona przed oszustwami internetowymi wymaga zarówno proaktywności, jak i wiedzy. Seniorzy mogą znacząco zwiększyć swoje bezpieczeństwo online poprzez stosowanie kilku kluczowych praktyk, używanie silnych, unikalnych haseł dla różnych serwisów, korzystanie z autoryzacji dwuetapowej tam, gdzie to możliwe, oraz regularne aktualizowanie oprogramowania, aby zabezpieczyć urządzenia przed złośliwym oprogramowaniem. Ponadto edukacja na temat tego, jak rozpoznać fałszywe wiadomości i oferty, jest nieoceniona. Organizacje takie jak lokalne centra dla seniorów często oferują kursy i warsztaty, które uczą, w jaki sposób należy się poruszać po internecie. Międzynarodowa współpraca odgrywa kluczową rolę w skutecznej walce z oszustwami internetowymi, które często nie znały granic. Wspólne działania różnych krajów, takie jak wymiana informacji, wspólne operacje policyjne,
oraz prawnicze ujednolicenie procedur dotyczących cyberprzestępczości zwiększają możliwości identyfikacji, ścigania i pociągania do odpowiedzialności sprawców. Na przykład programy takie jak Globalna Sieć Oszustw Internetowych umożliwiają organom ścigania z różnych krajów współpracę w celu szybszego reagowania na incydenty i skuteczniejsze zapobieganie oszustwom. Organizacje międzynarodowe, takie jak Interpol czy Europol, odgrywają znaczącą rolę w koordynowaniu działań na szerszą skalę, pomagając w ujęciu przestępców, którzy działają z różnych miejsc na świecie. Dzięki temu seniorzy, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, mogą czuć się bezpieczniej, korzystając z internetu, wiedząc, że istnieje globalna sieć ochrony przed oszustwami. Te zintegrowane działania pokazują, jak ważna jest współpraca ponad granicami w ochronie najbardziej narażonych grup społecznych, takich jak właśnie seniorzy, przed zagrożeniami cyfrowymi. Dzięki międzynarodowym inicjatywom i umowom możliwe jest nie tylko reagowanie, ale i zapobieganie wielu oszustwom, które mogłyby inaczej pozostać nieuchwytnymi. Ochrona seniorów przed oszustwami internetowymi wymaga zintegrowanego podejścia, które łączy edukację, świadomość praw i technologii oraz międzynarodową współpracę. Dzięki globalnym inicjatywom i współpracy możliwe jest nie tylko efektywne reagowanie na oszustwa, ale również ich zapobieganie. Edukując seniorów i zapewniając im odpowiednie narzędzia, możemy pomóc im bezpiecznie nawigować w cyfrowym świecie. To nasza wspólna odpowiedzialność, by chronić jedną z najbardziej narażonych grup użytkowników internetu, zapewniając im bezpieczeństwo w cyfrowym wieku.